Biały napis. Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Poniżej loga. Małopolska Organizacja Turystyczna, Województwo Małopolskie, Szlak Architektury Drewnianej. Napis. Święconka Wielkanocna w tradycji grecko-katolickiej. Nowica 2019. Katarzyna Chływa. Welygren, czyli Wielkanoc. Na Łękoszczyźnie rozpoczyna się niedzielą palmową, zwaną kwitną Nedilą. W niedzielę wielkanocną przynosimy do cerkwi święconki. Mszę rozpoczyna procesja. Jest to trzykrotne obejście cerkwi w prawą stronę. Pani Katarzyna stoi w pokoju za dużym, prostokątnym stołem przykrytym białym obrusem. Na nim koszyk ze święconką, kosze z pisankami, farby. W procesji na pierwszym miejscu idzie krzyż, jasne chorągwie, płaszczennycia. Płaszczennycia jest to wizerunek Chrystusa zdjętego z krzyża na płótnie. Za płaszczennycią idzie Ewangelia i Pascha. Pascha, czyli okrągły bochenek chleba upieczony bez soli. Powoli zmieniające się ujęcia na cerkiew grecko-katolicką w Nowicy. Masywna, drewniana wieża cerkwi na planie czworokąta, zwężająca się ku górze, zwieńczona szarym hełmem z krzyżem. Dalej wnętrze cerkwi. Ściana zdobiona wieloma ikonami i złotem, czyli ikonostas. Niewielka, biała wielkanocna serwetka z wyhaftowanym niebieskim krzyżem i złotymi literami w cyrylicy. Płócienne chorągwie z wizerunkiem Chrystusa. W trzykrotnym obejściu cerkwi ksiądz i wszyscy zebrani ludzie ustawiają się przed drzwiami. Ksiądz trzykrotnie uderza krzyżem w drzwi, po czym otwiera je i zaczyna się msza. Pod koniec mszy następuje poświęcenie koszyczków. Tradycyjny koszyczek łemkowski jest przystrojony bukszpanem. Bukszpan jest symbolem szczęścia. W koszyczku znajduje się wędlina, kiełbasa. Jest symbol dostatku. Znajduje się również chleb, czyli symbol ciała Chrystusa, baranek, który może być pieczony lub również z masła, czyli jest to symbol dobrobytu, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. W koszyczku znajduje się również sól, symbol oczyszczenia, chrzan, siła fizyczna. Przede wszystkim w koszyczku znajdują się jajka i też tak zwane pisanki. Koszyk wielkanocny ozdobiony bukszpanem. Na pierwszym planie czerwona pisanka z białym wzorkiem. W koszyku chleb, wędlina i kolejne pisanki. Wykonana ze słomy i zielonych piórek kukiełka zajączka. Pani Katarzyna prezentuje pisankę. Ta oto łemkowska pisanka została wykonana metodą batikową. Metoda ta polega na nanoszeniu wosku na jajko. Płynny ruch obrazu. Zza koszyka wyłania się siedząca przy stole kobieta. W lewej dłoni trzyma jajko, zaś w prawej grubą szpilkę osadzoną na metalowym uchwycie. Zanurza narzędzie w wosku i szybkim ruchem nakłada kolejne kreski na jajko. Bogusława Smereczniak. Po nałożeniu pierwszej warstwy wosku jajko wrzucamy do farby. Jajo zanurzamy w farbie i czekamy, aż nabierze koloru. Teraz wyciągamy jajko i lekko go osuszamy. I za chwilę będziemy nakładać kolejną warstwę wosku. Już mamy kolor. Teraz nakładamy kolejny wzór woskiem. Pani Bogusława nakłada wzór woskiem na zielone jajko. Następnie kładzie je na łyżeczkę i zanurza w słoiczku z czerwoną farbą. Po nałożeniu drugiego wzoru wkładamy jajko do kolejnej farby. Po wyciągnięciu jajka z kolejnej farby znowu osuszamy i prawie mamy gotowe jajko metodą batikową, tylko jeszcze musimy ściągnąć wosk. Ja akurat robię to nożykiem. Kobieta skrupulatnie zeskrobuje nożykiem wosk z jajka. Spod wosku ukazuje się biały wzór. Można po zdrapaniu, żeby jajko błyszczało, można naoliwić oliwką.
albo tak jak dawniej babcie robiły smalcem. Natłuszczały jajo, żeby miało połysk. Można smalec zastąpić oliwką dla niemowląt. Dawniej najpierw nanoszono wosk na jajko, wzór z wosku nakładano. Najczęstszą metodą dawniej właśnie było wkładanie jajka, takiego wywoskowanego jajka do naparu takiego z cebuli. I w tej cebuli moczono długo jajka i uzyskiwano taki ładny brązowy kolor. W tym momencie, jak się jajo gotowało, wosk schodził samoistnie. Także wystarczyło wytrzeć, natłuścić i były ładne brązowe jajeczka z białym wzorem. W takiej cebuli trzeba gotować z pół godzinki. To zależy, jaki mamy, jak dużo łupin z cebuli mamy i ile tego koloru oddadzą te łupiny. Dawniej mieli tylko łupiny z cebuli i na tym bazowali bardziej. Zmieniające się sceny. Kolejne koszyki z pisankami i święconką, gałązki z bukszpanu i bazi, zając wielkanocny, słoiczki z farbami. Ja maluję wcześniej jajka, bo tak to się przygotowuje w piątek, maluje się pisanki, piszę, a ja dużo wcześniej przygotowuję, żeby mieć czas na takie domowe przedświąteczne. Nie wyobrażam sobie świąt bez święconki i pisanek. Czarny napis na białym tle. Projekt Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną. Poniżej loga. Małopolska Organizacja Turystyczna i Szlak Architektury Drewnianej. Napis. Projekt Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 6.1 Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój Instytucji Kultury oraz Udostępnianie Dziedzictwa Kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej loga. Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Województwo Małopolskie, Małopolska Organizacja Turystyczna i Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.